Dzień dobry Państwu. Dzisiaj głównymi bohaterami odcinka miały być ziemniaki i cebula, ale niestety Kret miał inne plany i cała operacja będzie opóźniona ze względu na to, że trzeba uratować kwiatka. Kret nie lubi w kwiatki. Ziemniaki będą pod słomą metodą no dig dla Leni. Nie lubię kopać szpadlem, moje plecy nie lubią tego jeszcze bardziej. Także pierwszy etap to zmoczone kartony. Po pasjonującym zrywaniu z nich taśmy i naklejek, co i tak mimo wszystko jest lepsze niż przekopywanie takiego ogródka ręcznie. Teraz położymy sobie na tym parę ziemniaków i zobaczymy, ile potrzebujemy tutaj metrażu. Potem przykryjemy to słomą i w miarę tego, jak one będą rosły, to będziemy dorzucać albo trochę słomy, albo trochę ziemi, zależnie od tego, co będziemy mieć pod ręką. No i jest, jakoś je tam poukładałem. Teraz to przykryjemy słomą i powinno być po robocie. Ziemniaki, jakaś tam odmiana Marabelle polska. Nie wiem, czy to dobre, czy niedobre. Coś tam pojemy, i my, i myszy. 832 taczki później mam przywiezioną słomę i teoretycznie to powinno być wszystko. Teraz tylko trzeba się ścigać z myszami. Co mi się tutaj? Statyw się poddaje. Trzeba się ścigać z myszami, kto pierwszy zje więcej. I to by było na tyle. Już dzisiaj nic więcej nie robię, bo plecy uznały, że starczy. Także naura. Czyżby kolejny wąż? Nie, to tylko jaszczurka. Siema. A jeszcze, bo to może ważne. Kwiatek jest chyba uratowany. Mam nadzieję, że Kret się uspokoi teraz. Zrobiliśmy jeszcze, chodząc po ogródku. Zrobiliśmy. Sam tu jestem, ogadam. Zrobiłem sobie gnojóweczkę z pokrzywy, będzie mi tu pięknie pachnieć. Jeszcze chciałem powiedzieć, że z tego foliaka wystawiłem opinię, dostałem kupon na 5 dych, ale nic już nie będę. Astma nie jest zadowolona z włożenia słomy. Dostałem kupon na 5 dych, nic nie będę od nich kupował, także kto pierwszy wyzwie Kreta w komentarzu, obojętnie jak, dostaje kupon na 5 dyszek do ogrodosfery i może sobie tam kupić takiego foliaka lub cokolwiek innego o 5 dych taniej.